Cześć, moi drodzy, no wiosnę mamy w pełni, rośliny to odczuwają, bo mamy coraz dłuższy dzień, jest coraz cieplej, więc nasze rośliny rosną jak szalone. Dlatego zapraszam Was dzisiaj do nowego odcinka z cyklu Roślinne Przedszkole. Rozpocznę dzisiaj moją Pink Princess, dwie sadzonki, które w dalszym ciągu trzymam w wilgotnym perlicie. Zobaczcie, jakie piękne liście. Niedługo będzie rozwijać te liście, jedna i druga sadzonka. Ja trzymam kciuki za to, żeby się pojawił róż na tych liściach. No w obecnym stanie jeszcze nie mogę tutaj nic podejrzeć, nie chcę ich uszkodzić, ale pięknie rosną. Kolejne maluszki, moja Monstera Deliciosa. Monsterę trzymam w keramzycie w dalszym ciągu i chyba na razie nie zmienię. Wypuściła nowego liścia. I tu też mamy nowego liścia. Korzenie są ładne. Ostatnio zaglądałam przy płukaniu keramzytu, także bardzo dobrze sobie radzi, bardzo dobrze rośnie. I zajrzyjmy teraz do witrynki. W witrynie troszkę się zmieniło. Musiałam większe rośliny przełożyć na dolną półkę, aby miały więcej miejsca. A na górnej półce zostały moje maluszki. I tak tutaj mamy mojego filodendrona Silver Queen. Piękny liść się zaczął rozwijać. Bardzo szybko rośnie ta sadzonka, naprawdę. Chyba jej dobrze w tej witrynie. Super. I pęd Ardizji. No tutaj chyba eksperyment mój nie wyszedł. Nie wygląda najlepiej. Musiałam go też skrócić. Stracił liście. Ten jeden, który się ostał, to tak bym powiedziała też nie najlepiej. No jeszcze trzymam w tej wodzie. Zobaczymy, ale chyba cała nadzieja będzie w tych nasionach, które hoduję, które właściwie mają już korzenie i zaczynają puszczać pędy, ale to za chwilę Wam pokażę. Kolejny gagatek, mój Brantianum. Jakiś kapryśny jest ten filodendron, no w dalszym ciągu nie rozwinął tych listków. W witrynie ma ponad 70% wilgotności. Co drugie podlewanie to podlewanie z odżywką. No nie wiem, dlaczego tak kapryśny ten maluszek. I mój Red Sun. Coraz bardziej zielony ten nowy liść. Ale też już zauważyłam zgrubienie. Tu się pojawia nowy liść. Nie wiem, kiedy to nastąpi, bo bardzo długo tego jednego wypuszczał, bardzo długo go rozwijał, także pewnie troszkę czasu minie, zanim kolejny się rozwinie. Ale ładnie się prezentuje. I moja Knenante też puszcza kolejnego liścia. Jest tutaj rureczka. Bardzo fajnie, cieszę się. Tutaj możecie zauważyć przyschnięte końcówki. No, chyba troszkę ją zbytnio przesuszyłam. Wydawało mi się, że jak stoi w witrynie, gdzie ta wilgotność powietrza jest dosyć spora, to nie muszę tak często podlewać. No, ale jednak muszę utrzymywać bardziej wilgotne podłoże. I przejdę teraz do moich pudełek z mchem. Bo też się troszkę pozmieniało. No, Silver Queen i Green Princess mają się dobrze. Korzenie rosną. Tutaj je jeszcze muszę zostawić w tym mchu, żeby były to większe sadzonki. Na tę chwilę muszą tutaj zostać. I tak jak już wspomniałam, te korzonki Ardizji karbowanej w dalszym ciągu produkują tutaj takie zielone stożki wzrostu, czy to pędy, czy to już jakieś listki, no nie wiem, ale wygląda to obiecująco. Tu
tutaj nawet już jakby taki liść się pojawił. Super. Coś z tego powinno być. I ta zmiana nastąpiła w pudełkach ze względu na moje bulwele okazji. Piękne liście już mam. Dwie bulwy puściły. Jeden, drugi. Trzecia bulwa tutaj ma taki stożek wzrostu. Ale z tego jestem super zadowolona. To są moje pierwsze bulwy alokazji, które hodowałam. Pięknie. Pozostałe bulwy, nic im nie jest. Rosną, są korzenie. Także też pewnie niedługo będą wypuszczać stożki wzrostu i liście. To tyle w moim roślinnym przedszkolu. Ja Wam bardzo dziękuję. Miłego dnia. Cześć.